Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam was dzisiaj do premierowego odcinka z Galaxy S23. Będziemy sobie mówić o tym, czy warto zmieniać, jakie są te zmiany, mniejsze, większe, jak wyglądają ceny, dostępność, ilość pamięci, bo to również się zmieniło. Dlaczego nie mamy w tym roku przedsprzedaży, a jest premierowa sprzedaż? Czy 200 megapikseli rzeczywiście jest tak fantastyczne, czy może jakiś inny tryb jest bardziej interesujący? No i na końcu, czy Snapdragon w wersji 4 Galaxy generacji drugiej jest rzeczywiście jeszcze Snapdragonem, czy może już Exynosem? Zapraszam do oglądania. Zaczynam od tego, że mamy trzy modele S23 Plus i Ultra, odpowiednio 6.1, 6.6 i 6.8 cala, dostępne w czterech kolorach. Mamy tutaj taki beżowy, lawendowy, zielony, który mi się wreszcie podoba, no i mamy również czarny. Wszystkie modele oprócz model S23 startują z większą pojemnością, czyli nie mamy 128 przy Plusie i Ultra. S23 podstawowy ma jeszcze 128 i odpowiednio na początku jest 8 GB pamięci RAM. Jeżeli chodzi o pamięć, no to jest to UFS 4.0, jeżeli chodzi o RAM, to jest też ten piątka najszybsze, więc wszystko co najmocniejsze jest wsadzone do tych modeli. Jeżeli chodzi o ceny, będziemy mówić sobie o tym na końcu. To nie jest tylko tak, że S23 i S23 Plus się zmieniły wizualnie, bo Ultra również i do tego przejdziemy, natomiast najbardziej jeżeli chodzi o tył, możemy to od razu tam zauważyć. S23, S23 Plus mają już pojedyncze oczka, a nie tą narość w postaci wyspy, która była wcześniej. Wygląda to świetnie, przód wyglądał zawsze świetnie, więc rzeczywiście te modele pod tym względem prezentują się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No i co więcej, S23 i S23 Plus tak na dobrą sprawę tych upgrade'ów dostały chyba najwięcej, bo i jaśniejsze wyświetlacze. Co prawda są to oczywiście wyświetlacze Full HD z plusem, a nie QHD z plusem, tak jak w model Ultra. Natomiast one też teraz mają 1750 nitów jak model Ultra, a nie tam 1500 czy 1300 jak miało miejsce to wcześniej. Więc wyświetlacze są jaśniejsze i to na pewno duży plus. Dodatkowo ta funkcja, o której mówiliśmy sobie w zeszłym roku, czyli Vision Booster, nie jest teraz tylko pojedyncza, czyli jest włączona lub wyłączona, tylko ma 3 stopnie. I ona oczywiście ma poprawiać kontrast w bardzo jasnym słońcu, dzięki temu więcej jesteśmy w stanie zobaczyć na wyświetlaczu. Naturalnie to przyjdzie na to jeszcze czas, więc sprawdzimy sobie to później w testach. Kolejną rzeczą, o których warto wspomnieć, to na pewno baterie, które urosły, jeżeli chodzi o model S23 i S23 Plus, szczególnie w przypadku tego małego, no to była taka pięta achillesowa. W jednym i drugim przypadku mamy 200 mAh więcej, więc odpowiednio 3900 i 4700. Ładowanie natomiast zostało niezmienione, czyli najmniejszy model 25-watowe ładowanie maksymalnie. W pudełku mamy tylko kabel, natomiast jeżeli chodzi o wersję Plus i Ultra jest 45-watowe, tu również się nic nie zmieniło. Wszystkie modele wykonane są z aluminium tego wzmocnionego, natomiast jeżeli chodzi o przód i tu mamy Gorilla Glass Victus drugiej generacji, szkło, które jest mocniejsze, natomiast no, polecam nie sprawdzać tego na własnej skórze. Każde szkło tak na dobrą sprawę może się zbić. Ważna informacja jest taka, że oprócz tych szybkich pamięci, o których mówiliśmy, mamy tego Snapdragona generacji drugiej, 4 Galaxy, czyli zrobionego stricte dla Galaxy. Czym on się różni tak na dobrą sprawę? No ma wyższe taktowania niż klasyczny Snapdragon generacji drugiej. Natomiast warto tutaj wspomnieć, że Samsung mówi, że 2,7 razy maksymalnie, bo w niektórych modelach mniej, tam w niektórym 1,3 tylko, została zwiększona o tyle jakby przestrzeń do chłodzenia samego ogniwa. No ciężko tutaj wróżyć z fusów, jak to faktycznie będzie się zachowywać. Dopiero w testach będziemy w stanie powiedzieć, czy rzeczywiście urządzenia są chłodniejsze, czy się mniej przegrzewają, czy mniej to wpływa na baterie, które są większe i powinny znacznie dłużej wytrzymywać. Na to przyjdzie oczywiście czas. Natomiast ogólnie, jeżeli chodzi o same konstrukcje, wygląda to świetnie. W przypadku S23 i S23 Plus, bo te ekrany są praktycznie bezramkowe, wygląda to symetrycznie, bardzo ładnie, mnie się podoba. Niestety nie mogę tego powiedzieć w przypadku S23 Ultra, bo nadal ta brudka jest dużo większa. No, wygląda to słabo i mnie się to osobiście nie podoba. Chociaż zwracam uwagę, że ta ramka na dole jest na tyle gruba, że niektóre telefony, jak na przykład iPhone najnowszy, ma dookoła całą tak grubą ramkę albo jeszcze grubszą. Więc to nie jest tak, że ta brudka jest gruba, tylko po prostu nie wygląda to symetrycznie. Mnie osobiście się to nie podoba. Podoba mi się natomiast to, że same krawędzie zostały jakby troszkę mniej zaokrąglone. W sensie one są bardziej obłe, dzięki temu i przód i tył jest w większej części na szerokość po prostu płaski.
To jest duża zmiana, bo dzięki temu telefon będzie się lepiej trzymał w dłoni. Z przodu mamy większą jakby powierzchnię, w sensie ten ekran zagina się w znacznie mniejszym stopniu i dopiero na samym końcu. No i dzięki temu urządzenie będzie leżało też lepiej w dłoni. Warto wspomnieć o tym, że w tym roku praktycznie nie dostaliśmy chyba żadnych upgrade'ów, jeżeli chodzi o rysik. W sensie w zeszłym roku Samsung mocno na to stawiał, no bo to wchodziło do serii S. W tym roku tak na dobrą sprawę sobie chyba odpuścili i wszystkie rzeczy, które były w poprzednich latach, są również tutaj, ale chyba też nie ma żadnych nowości, więc jeżeli na to liczyliście, to niestety tutaj się na tym troszkę zawiedziecie. A jeżeli chodzi o aparaty, no S23 i S23 Plus hardware'owo zostało właściwie to samo, czyli 50 megapikseli jako główny. Mamy 12 megapikseli jako ultra szeroki i telefoto. Trzykrotne zbliżenie, jest to 10 megapikseli, więc tak na dobrą sprawę na papierze mamy to samo. Oczywiście zostało to udoskonalone, jeżeli chodzi o algorytmy, bo tak na dobrą sprawę AI bardzo dużo decyduje o tym, jak wyglądają zdjęcia finalnie i trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Więc o tym powiem sobie, co jest wspólne dla wszystkich modeli za chwilę. Natomiast największa zmiana naturalnie jest w przypadku S23 Ultra, gdzie dostajemy po prostu 200 megapikseli, jeżeli chodzi o główną matrycę. Pozostałe, no to ultra szeroki 12 megapikseli, telefoto mamy trzykrotne, ten sam 10 megapikseli i później 10-krotne telefoto, również 10 megapikseli. Natomiast oczywiście ten teleobiektyw 10-krotny, on współpracuje z tym głównym obiektywem, żeby po prostu te zdjęcia były jak najbardziej szczegółowe. I zacznijmy sobie od rzeczy wspólnych, czyli od zdjęć nocnych. Zdjęcia nocne będą po pierwsze dużo lepiej ustabilizowane, jeżeli chodzi o fotki, ale również o wideo ogólnie w ciągu dnia nagrywane czy w nocy, przez to, że po prostu obszar tej stabilizacji optycznej, tej cyfrowej, będzie jeszcze dwa razy powiększony, więc one powinny być jeszcze bardziej płynne, jeszcze bardziej ustabilizowane i to na pewno duży plus. Kolejna rzecz to poprawienie ostrości i redukcja szumów, jeżeli chodzi o zdjęcia nocne. Zobaczymy, czy tyczy się to też portretów. No to będzie trzeba sprawdzić, na razie to możemy sobie tutaj rzeczywiście bajki opowiadać i nic to tak na dobrą sprawę nie wnosi. Więc zdjęcia S23, S23 Plus będą, o ile nie takie same, to ciut lepsze. Tak na dobrą sprawę mamy tutaj kilka jakichś zabiegów, powiedzmy, że zdjęcia będą podrasowane software'owo, plus dodatkowo jeżeli chodzi o nagrywanie czy robienie zdjęć właściwie w RAW-ach w tej aplikacji Pro, będzie możliwość jakby wykorzystania 50 megapikseli natywnie i to jest ta, powiedzmy, z tych nowości. Natomiast zwracam uwagę, że chyba w S23 Ultra najwięcej się pozmieniało, bo to jest 200 megapikseli szumnie nazywane, ale nie jest najważniejsze to, że mamy tam 200 megapikseli, chociaż zwracam uwagę, że detali oczywiście będzie dużo więcej. Natomiast musimy zdawać sobie z tego sprawę, że oczywiście jak nie wybierzemy tego trybu odpowiednio, to zdjęcia są skalowane, w zależności od tego, jak jest jasno. Jeżeli jest bardzo jasno, to rzeczywiście używamy jakby całej matrycy i robimy w 200 megapikselach zdjęcie, ono jest później przekształcane do mniejszego formatu. Natomiast w przypadku poprzednich modeli było to jakby zero-jedynkowe, czyli albo 200 megapikseli, albo wracamy do 12 i dziękuję. Natomiast w przypadku S23 Ultra będzie to wybierane między 200 megapikseli, 50, a 12. I tak to mniej więcej będzie wyglądało, że jakby algorytmy same będą decydować. Bo wiadomo, że jak robimy 200 megapikseli, to musi być naprawdę bardzo, bardzo jasno. Muszą być świetne warunki oświetleniowe, żeby po prostu taką ilość detali zebrać. Jeżeli brakuje światła, to łączymy te piksele po prostu grupami w poszczególne jedne piksele, żeby one były większe. Dzięki temu więcej światła wpada do obiektywu. Więc rzadko kiedy w pośrednich warunkach mogliśmy wykorzystać, powiedzmy, 108 megapikseli wcześniej, więc teraz, żeby wykorzystać 200 megapikseli, musi być albo bardzo jasno, albo wykorzystamy 50 megapikseli i to nadal będzie po prostu dużo lepsza jakość niż 12 megapikseli. Będzie trzeba to sprawdzić w boju, zobaczyć, jak faktycznie to się spisuje w różnych warunkach oświetleniowych. Natomiast myślę, że to jest ta najważniejsza funkcja, jeżeli chodzi o model S23 Ultra. Jeszcze jedna rzecz, mając na uwadze S23 Ultra i oczywiście te zbliżenia, mam wrażenie, że po pierwsze zdjęcia są robione szybciej, to Samsung o tym też mówił, a po drugie, że zbieżność kolorystyczna jest jeszcze bardziej dopasowana i to też możecie zobaczyć na takich zbliżeniach i przełączeniach się między teleobiektywami, że jakby no, obiekty zostają w środku, kolory zostają niezmienione, zmienia się tylko boka, czyli to, jak faktycznie obiektyw fizycznie widzi tło za danym obiektem. Więc wydaje mi się, że to jest mocno poprawione, ale tak jak mówię, no potrzebuje więcej czasu, żeby sobie to dokładnie sprawdzić, ale zapowiada się, że tutaj rzeczywiście też nad tym dość mocno popracowali. I to rzeczywiście byłaby miła zmiana względem poprzednich modeli, o czym też już wielokrotnie mówiłem.
I oczywiście tych rozwiązań jest więcej, jeżeli chodzi o software, czyli na przykład postprodukcja, jeżeli chodzi o fotki, poprawianie ich po zrobieniu, czy tworzeniu poprawionych gifów, więc no, wiele ciekawych rozwiązań, będziemy to sprawdzać w recenzji. Natomiast ogólnie trzeba powiedzieć sobie szczerze, że jakichś gigantycznych zmian, jeżeli chodzi o te modele, nie ma. W sensie jest po prostu inaczej zaokrąglony S23 Ultra, ma główny obiektyw lepszy i on pewno też będzie wpływał na jakość zdjęć tych z dużym zbliżeniem, bo on oczywiście też do tego jest wykorzystywany, więc temu na pewno będzie trzeba się przyjrzeć. Natomiast S23 i S23 Plus moim zdaniem dostały te zmiany takie najbardziej potrzebne, czyli większe baterie, jaśniejsze ekrany, no, lepsze specyfikacje, zobaczymy, mam nadzieję, że będzie się to mniej grzało niż w poprzednich latach, szczególnie w tej małej obudowie. I tak na dobrą sprawę, szkoda, że nie zostały jakoś zupgrade'owane bardziej aparaty, bo generalnie no, to są nadal bardzo kompletne telefony, co można było powiedzieć już o poprzednich generacjach i poprzednich, więc tych zmian tak z generacji na generację jest dość mało, ale będziemy oceniać to dopiero wtedy, kiedy urządzenia będziemy testować. I na końcu, dlaczego nie ma przedsprzedaży, tylko jest premierowa sprzedaż? Po pierwsze zwracam uwagę, że jest trade-in, czyli można zostawić swoje stare urządzenie i ono będzie wycenione w widełkach 500 do 3600, w zależności oczywiście od stanu, od tego jaki mamy telefon, więc tyle jesteśmy w stanie ewentualnie zyskać na nowy telefon. Po drugie, ta akcja, o której Samsung mówi, to podwojenie po prostu pamięci. Więc przy wersjach podstawowych, jeżeli mówimy S23 i S23 Plus lub przy wersji podstawowej i średniej, tak to zrozumiałem, że średnia jest upgrade'owana do najwyższej, dostajemy po prostu w cenie tej niższej podwojenie pamięci. Czyli kupując podstawową wersję 828 za S23 płacimy jak za podstawową, a dostajemy 8256. Za 8256 w przypadku S23 z plusem dostajemy w cenie właśnie 8256 8512. Ceny oczywiście odpowiednio są wyższe niż w zeszłym roku, gdzieś plus minus 600 zł. Więc jest drożej, nie spodziewaliśmy się, że będzie taniej, liczyliśmy ewentualnie, że ceny się nie zmienią. Natomiast no, mówiłem wcześniej, że cykl podwyżek dopiero jeżeli chodzi o producentów elektroniki się rozpocznie w tym roku. Więc myślę, że nie było to dla nikogo jakimś wielkim zaskoczeniem i kolejnych podwyżek możemy się oczywiście spodziewać u innych producentów. No więc czy warto zmieniać? To pytanie zależy, bo ja często mówię o tym, że jeżeli ktoś wybiera jakiś telefon, bo mu wszystko pasuje, a nie pasuje mu tylko bateria mała, to taką rzecz można rozwiązać zawsze jakimś powerbankiem. Gorzej, jeżeli wybieramy telefon ze świetną baterią, ale coś innego ma słabego, czyli słaby procesor, albo słaby ekran, albo słaby aparat. Do tego już powiedzmy software'owo nie jesteśmy w stanie rozwiązać. Więc wszystko zależy od tego, na czym nam zależy. Jeżeli mamy S22, który nadal świetnie się spisuje, tylko ma słabą baterię, to pewno bym nie zmieniał. Natomiast jeżeli nadal dla nas to jest bardzo kluczowe, że chcemy mieć telefon, który jest no, rzeczywiście relatywnie kompaktowy, bo nie mówimy o małym telefonie, ale jest kompaktowy, to z większą baterią, z lepszą jasnością, z tak samo dobrymi aparatami, z powiedzmy lepszą specyfikacją, no myślę, że upgrade jest fajny, natomiast no, pytanie, ile dostaniecie za swoją wersję i ile będziecie musieli dołożyć. To zawsze jest pytanie, czy i ile, więc zastanówcie się dobrze nad tym. Naturalnie ja jak będę miał modele już do testów, to odpowiem na wasze wszystkie pytania. Dzięki bardzo, zapraszam oczywiście do komentarzy, które są poniżej, zapraszam do linków, które również umieściłem, jeżeli chcecie kliknąć sobie w poszczególne wersje. No i zapraszam do polajkowania, do subskrypcji, żeby nie ominąć materiałów i dotyczących samych urządzeń, ale również porównań, czy też recenzji. Dajcie znać, co byście chcieli dokładnie wiedzieć. Może uda nam się zrobić live, gdzie będę po prostu na żywo odpowiadał na wasze pytania, jeżeli będziecie tym zainteresowani. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć!